Rozmowa dnia. Korki pokonane, gość w studio, pan profesor Karol Karski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa. Panie profesorze, w środę, w najbliższą środę, 14 września, pani przewodnicząca Ursula von der Leyen wygłosi orędzie o stanie Unii Europejskiej. Czy pan się spodziewa, że w tym orędziu znajdzie się postulat ograniczenia zasady jednomyślności? Bo do tej pory pani przewodnicząca kilkukrotnie już się wypowiadała w tej sprawie i mówiła, że jest zwolenniczką takiego rozwiązania. Pani Ursula von der Leyen powinna zdać sprawozdanie z tego, co zrobiła, z tego, w jakim stanie jest Unia. Zwłaszcza powinna powiedzieć o tym niemiecko-rosyjskim szaleństwie nazywanym Zielonym Ładem Europejskim, które doprowadziło do zapaści energetycznej. Ale możliwe, że jak każda eurokratka postanowi pójść do przodu i mówić o więcej Europy w Europie. Wtedy mogą paść słowa o konieczności ograniczenia jednomyślności. To nie jest zadanie pani Ursuli von der Leyen. Ona jest urzędniczką, która powinna wykonywać prawo europejskie, a nie mówić, jak bardziej chciałaby jeszcze swojemu państwu, z któremu pochodzi, czyli Niemcom, podporządkować instytucje unijne i państwa członkowskie. Jeśli pani von der Leyen to zrobi, to oczywiście przekroczy swoje kompetencje, ale jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Niemcy nie po to obsadzają na wysokich unijnych stanowiskach swoich obywateli, aby ci potem nie działali na rzecz właśnie wzmocnienia pozycji swojego państwa, rozszerzenia swojego władztwa, często nawet z pokrzywdzeniem dla innych państw członkowskich. Panie profesorze, bo do tej pory pani przewodnicząca, no właśnie mówiąc o tym, że jest zwolenniczką takiego rozwiązania, podkreślała te sytuacje, te okoliczności, które teraz mamy w Europie, czyli wojnę i konieczność takiego szybkiego reagowania. Mówiła, że jednomyślność ogranicza możliwość szybkiego działania, stąd w tych najważniejszych sprawach, bo tak to jest tłumaczone, ta jednomyślność powinna być ograniczona, ale mówiła również o tym, że w razie potrzeby będzie to wymagało zmiany traktatów. A ja zapytam odwrotnie. Czy pana zdaniem, pan jest również prawnikiem, można ograniczyć zasadę jednomyślności, nie zmieniając traktatów? Zasady głosowania określone są w traktatach. Są tam określone sprawy, gdzie głosuje się większością kwalifikowaną, ale są tam też określone sprawy, w których głosuje się jednomyślnie, gdzie wymagany jest konsensus. I aby zlikwidować jednomyślność w tym zakresie, który jest określony w traktatach, potrzebna jest ich zmiana. Pani von der Leyen chodziło o wspólną politykę zagraniczną. Gdyby jednomyślność była wymagana, to dzisiaj żadne państwo członkowskie nie pomagałoby Ukrainie, bo Niemcy zablokowałyby wszelką możliwą pomoc. Więc jeśli patrzymy na państwo, to jakby dwie podstawowe kompetencje są przymiotem suwerennego państwa. Samodzielne prowadzenie polityki zagranicznej i samodzielne prowadzenie polityki obronnej. Tam, gdzie nie ma polityki zagranicznej i polityki obronnej, tam nie mamy do czynienia z państwem. To jest klasyczna definicja protektoratu. Państwo, które przekazuje komu innemu prowadzenie swojej polityki zagranicznej i obronnej. W związku z tym jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że państwo niemieckie chciałoby rozszerzać swoje wpływy, chciałoby narzucać swoją wolę innym. W tej chwili jest w stanie zablokować wszystko, co chce, jest w stanie przeforsować wiele rzeczy, które chce. Natomiast jeszcze tutaj to niemieckie dążenie do rozszerzania swojego władztwa, swoich kompetencji na innych chciałoby się wyrażać zniesieniem jednomyślności w bardzo kluczowych sprawach. Bo przypomnijmy, nie wszystko głosuje się jednomyślnie w Radzie Unii Europejskiej, tylko te najważniejsze sprawy, które są pozostawione właśnie suwerennej kompetencji państw. Tutaj chodziłoby już o utworzenie takiego nowego państwa, państwa federalnego i to by było już postawienie kropki na D. Kiedy wprowadzano walutę euro, Jacques Santer, ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział, właśnie wyrwaliśmy jeden z filarów państwa narodowego, własną narodową walutę. Teraz kolej zabrać się za następne filary, politykę zagraniczną i politykę obronną. Ale to panie profesorze, ja dopytam, bo no właśnie, pani przewodnicząca mówi w razie potrzeby, czyli znaczy, że nie wyklucza możliwości pozatraktatowej zmiany
tej sytuacji i na przykład wyłączenia spraw, bo to przede wszystkim tego ma dotyczyć, spraw związanych z polityką zagraniczną, z zasady jednomyślności. Czy pan sobie w ogóle wyobraża taki mechanizm? Nie ma takiej prawnej możliwości. To byłby zamach stanu. Przeprowadzony wewnątrz Unii Europejskiej. Tego typu działania spowodowałyby dosyć duże osłabienie procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej, bo to też sobie wyobraźmy, ktoś przychodzi i akurat i mówi, od dzisiaj głosujemy jednomyślnie wbrew traktatom, a następnie państwa, które się z tym nie zgadzają, znaczy, mówię, od dzisiaj już nie głosujemy jednomyślnie wbrew traktatom, a państwa się na to nie zgadzają. Przecież to nie tylko Polska. Znaczy, to nie tylko Polska nie chce utracić swojej suwerenności. Przecież te państwa nie wykonują wówczas tego typu regulacji. Cóż to znaczy, że wyjdzie przedstawiciel Unii i powie, a od dzisiaj uznajemy na przykład, że nie warto pomagać Ukrainie. Albo od dzisiaj decydujemy, że w przypadku wojny, która się już wejdzie w granice Unii Europejskiej, będziemy bronić się na linii Odry, a nie na przykład na linii Bugu, czyli na linii Wisły. Tego typu jakby decyzji nikt nie, żadne państwo, którego będzie to dotyczyć bezpośrednio, nie zaakceptuje, nie wykona. W związku z tym to ja bym wrócił do początku naszej rozmowy. Ja oczekuję, że pani Ursula von der Leyen zda rzetelne sprawozdanie z niekompetencji własnej komisji, która nie sprawdziła się w trakcie COVID-u, nie sprawdziła się w trakcie wojny na Ukrainie, gdzie cały czas próbuje się jeszcze reanimować trupa nazywanego Zielonym Ładem Europejskim. I to jest miejsce, żeby pani von der Leyen powiedziała, jaki jest stan Unii, a nie to, że ma być więcej Europy w Europie, czyli kolejna integracja. Niech się Niemcy uczą swojej historii, może im dobrze było, najpierw mieli Związek Niemiecki, potem Związek Północno-Niemiecki, potem krótka wojna i Zjednoczone Państwo Niemieckie. Natomiast ten model jakby Unii Europejskiej, który jest dopasowany w jakimś stopniu, nawet jak się rozmawia z Niemcami, to ich zdaniem to powiela historię Niemiec, ten model integracji europejskiej. Czyli najpierw duża jakaś konfederacja, potem wypchnięcie z tej konfederacji państw, które są jakby przeciwne dominacji jednego ośrodka decyzyjnego, a potem państwo federalne, ja potem państwo zjednoczone. Gościem Sygnału Dnia jest pan profesor Karol Karski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wykładowca akademicki, prawnik. Ciąg dalszy naszej rozmowy w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Panie pośle, pan minister Marcin Przydacz mówił godzinę temu na naszej antenie, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych już przygotowuje notę dyplomatyczną do rządu w Berlinie. Chodzi oczywiście o polskie oczekiwania reparacji wojennych. To jest perspektywa kilku tygodni, jak ten dokument ma trafić na biurko kanclerza Niemiec. Proszę powiedzieć, bo pojawiły się informacje, że być może będzie zgłoszona propozycja rezolucji w Parlamencie Europejskim dotycząca właśnie reparacji dla Polski. Rzeczywiście ta sprawa wywołuje duże zainteresowanie. Są też inne państwa, które mają problemy z wypłatą reparacji przez Niemcy, w tym Grecja. Zwłaszcza posłowie greccy są skłonni jakby do podniesienia tego tematu. Nasi koledzy już to jakby artykułowali na posiedzeniach grupy, także publicznie, więc... Ale to jest na razie, przepraszam, propozycja, czy to już jest postanowione, że taka rezolucja będzie? Nie, na razie to są bardzo pozytywne sygnały wychodzące od naszych kolegów z Grecji, zresztą niczym do tego nie zachęcanych, oni tak sami siebie zobaczyli, że... No oni mają też swój interes. No tak, mają swój bilans krzywd z Niemcami i swój bilans nierozliczonych
strat z czasów II wojny światowej. Więc można powiedzieć, że to jest taka bardzo pozytywna reakcja, kiedy inni widzą, że mamy do czynienia z tutaj zamiarem wystąpienia o reparacje i chcą to wesprzeć. Chcą to wesprzeć, to takie budujące, sympatyczne. Czy rezolucji może też, znaczy rozumiem, że rezolucji może też towarzyszyć debata, czy w tej sytuacji to jest też możliwe, czy raczej no, patrząc na układ sił w Parlamencie Europejskim mało prawdopodobne? Nie ma rezolucji bez debaty, może być debata bez rezolucji, więc jeśli będzie zgłoszony projekt rezolucji, to będzie w konsekwencji to również debata. Panie profesorze, zmieńmy temat, bo pani, no właśnie, no, zmieńmy, nie zmieńmy, to już są propozycje, które padły. One będą uściślane. Pani przewodnicząca von der Leyen no, przedstawiła takie swoje rozwiązania dotyczące kryzysu energetycznego, z którym mierzy się cały świat, no, Unia Europejska, Europa w sposób szczególny. I tam pojawiają się rozwiązania, które no, strona polska przynajmniej na razie rozpatruje jako kontrowersyjne, czyli ograniczenie zużycia prądu w godzinach szczytu, ale również no, takie rozwiązanie, które sugerowałoby, że Unia Europejska chce nałożyć podatek na elektrownie węglowe. Jak pan patrzy na te rozwiązania, na te propozycje na razie, bo to nie są jeszcze rozwiązania? Czy tak jak mówiłem, no, niemiecko-rosyjskie szaleństwo, znaczy w płaszczyźnie takiej no, praktycznej, natomiast bardzo głęboko przemyślany plan w warstwie jakby finansowo-gospodarczej zakładało, że Niemcy i Rosja przejmą unijne rynki energetyczne. Rosja będzie dostarczać gaz, a Niemcy będą go redystrybuować do pozostałych państw unijnych i obie strony będą na tym zarabiać, a wszyscy inni będą pokrzywdzeni. W tym szaleństwie nawet energia atomowa była na cenzurowanym, chociaż jest zeroemisyjna, ponieważ energia atomowa, jakakolwiek by nie była, nie jest rosyjskim gazem. No w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, kiedy widzimy fiasko tej polityki. Te plany już jakby zostały zastopowane w sposób faktyczny, ale spowodowały wiele szkód, wiele krzywd ludzkich, także zaburzyły funkcjonowanie gospodarki unijnej. Widzimy, że Niemcy próbują jakoś wybrnąć z sytuacji, w której no, całkowicie uzależniły się od Putina i próbują przerzucić, jak zwykle, koszty swojej polityki na innych. Przepraszam, to ja wejdę w słowo i dopytam, czy taką próbą przerzucenia kosztów swoich i swoich problemów na innych jest pana zdaniem również ten mechanizm tak zwanej solidarności w sprawie gazu, czyli wtedy, kiedy pięć krajów, państw uzna, że u nich jest duży kryzys energetyczny, no to wówczas cała reszta ma ograniczyć swoje zużycie o 15%. Czy to jest też kolejna odsłona tego samego zjawiska? No to jest tego typu solidarność. Ktoś ci chce... Solidarność zawsze się z dobrowolnością i z odruchem serca kojarzyła. Tutaj trochę inaczej jest rozumiana. Znaczy, po niemiecku. Taka solidarność. Ktoś ci chce ukraść portfel, ale udaje mu się tylko trochę, czy częściowo to uczynić. Jedną szóstą. I ktoś inny po prostu jeszcze większy po prostu tutaj naruszyciel porządku coś mu zabiera i ten, który chciał kogoś innego pokrzywdzić w zmowie z największym bandytą po prostu ówczesnego świata, teraz oczekuje solidarności. No to ja swój czas tak powiedziałem, że... No, oczekuje czy wymusza, bo to są, to, no, ten mechanizm, to on nie zakłada oczekiwania. Znaczy, no to jest tak, no kto jest za, proszę opuścić ręce i odsunąć się od ściany, tak? No, to, ja jeszcze raz wrócę do tego, to nieraz
niemiecko-rosyjskie szaleństwo doprowadziło do wielu złych rzeczy w Europie i w świecie. I Niemcy powinni uczyć się ze swojej historii. Za chwilę będziemy wystawiać rachunek Niemcom za II wojnę światową. Ta nota, o której pani mówiła, to na biurko 33. kanclerza Niemiec trafi rachunek za krzywdy wyrządzone przez 22. kanclerza Niemiec. Na biurko Olafa Scholza trafi rachunek za to, co zrobił Adolf Hitler. I to jest to samo państwo, to jest ten sam naród, to jest ta sama ciągłość i trzeba się rozliczyć ze swojej przeszłości, ale jednocześnie nie bronić w przyszłość, wyciągać wnioski z tego, co się wcześniej robiło. I to nie może być tak, że najpierw próbuje się podejmować działania niekorzystne dla innych państw, wręcz szkodzące innym państwom, a następnie, kiedy się ponosi z tego tytułu jakieś konsekwencje, no bo przecież zło wraca złem najczęściej i w ten sposób tak wróciło do Niemiec, to w tej chwili próbuje się jeszcze kolejnym złem to naprawiać, czyli jeśli Niemcy mają nie mieć gazu, bo się uzależnili od Rosji i nie mają skąd to w tak szybkim czasie brać, to chcieliby po prostu zabrać ten gaz innym państwom. No, takie typowo hegemonistyczne, takie typowe dla tego typu rozumienia relacji międzynarodowych. Natomiast gdzieś, kiedyś to się musi skończyć, bo tego już jest po prostu za dużo. I receptami na kolejne kryzysy wywoływane przez Niemcy w Unii Europejskiej jest pogłębianie integracji, czyli oddanie większej władzy Niemcom w Unii. Panie profesorze, to na koniec zmieńmy temat. Były szef SKW, pan Piotr Pytel, udzielił wywiadu, w którym, no ja już go nie będę dokładnie streszczać, długa rozmowa, natomiast wszystko sprowadza się do tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią niemalże putinowską, niemalże w ogóle akcją Putina zorganizowaną w Polsce. Przypomnijmy tym, którzy nie pamiętają, że Piotr Pytel to jest ten polski funkcjonariusz, który w Rosji przebierał się w sowieckie elementy munduru i fotografował sobie zdjęcia właśnie z takimi, w takich czapkach, między innymi z napisem Aurora. No, może na tym poprzestańmy, choć można by było opowiadać dużo więcej jego zaangażowania w relacje z Rosją Putina. Jak pan patrzy na te wynurzenia byłego szefa SKW? No to już wielu ludzi teraz się odzywa. No, warto się zastanowić. Już sobie, że ten człowiek był szefem polskich służb. To jest człowiek, który zawarł z rosyjskimi służbami porozumienie bez wymaganej zgody premiera. Nawet Donald Tusk się odciął, stwierdził, że nie wydawał zgody generałowi Pytlowi na zawieranie porozumienia ze służbami rosyjskimi. No, Rosjanie mieli nawet podobno przebywać nielegalnie w siedzibie SKW. Znaczy, no cóż, powiem w ten sposób. Dobrze, że ten pan już nie pełni wysokich funkcji państwowych w jakimkolwiek miejscu. I tyle pozostawmy. Miejmy nadzieję, że obecne służby monitorują tę sytuację. Bardzo dziękuję. Pan profesor Karol Karski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wykładowca, akademicki prawnik, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.